Nigeryjczyk zamieszkały w Gironie udziela wymijających odpowiedzi. Ma też w walizce niedozwolone owoce morza. A w drugiej suszony dorsz. To też jest ryba. To ryba dla mnie, nie na sprzedaż. Dorsz nigeryjski z Norwegii przypływa do mojego kraju. Z północnej Europy do Afryki Środkowej, ponad 10 tysięcy kilometrów, które kończą się tutaj. Niebezpieczeństwo polega na wwiezieniu mikrobów. Gdyby ryby były żywe, mogłyby też stać się gatunkiem inwazyjnym. Gdyby pasażer zjadł albo dał komuś do zjedzenia zakażoną żywność, mógłby wywołać problem sanitarny. Ta hipoteza nie zostanie sprawdzona. Produkt trafi z walizki do zamrażarki. Potem zostanie zniszczony. Nie może pan tego zabrać. Mogę coś sobie wziąć? To, co pan tam wyrzucił, suszone krewetki. Nie może pan. Doświadczony strażnik dołącza do gry, by przeprowadzić ostateczną próbę. Proszę podnieść dłoń. Czy pan się czymś denerwuje? Nigdy nie byłem w takiej sytuacji. To pierwszy raz. Pierwsza kontrola czy pierwsza podróż samolotem? Pierwsza kontrola. Rozumiem. Komunikaty niewerbalne są równie cenne, co wyniki skanera. W tym przypadku to po prostu zdenerwowanie. Zatrzymaliśmy pasażera tylko dlatego, że był zdenerwowany. Pomyśleliśmy, że pewnie wwozi coś nielegalnego. Okazało się, że to tylko ryba. Zniszczyliśmy ją. Nigeryjczyk wraca do domu bez zakupów, za to z niemiłym wspomnieniem. Skaleczyłem się przy otwieraniu. Przyniosę panu opatrunek. Proszę. Plaster na palec i ostatnia prośba. Da mi pan zaświadczenie, żeby pokazać znajomym, że mówię prawdę? Coś panu powiem. Jeśli panu nie uwierzą, niech do nas zadzwonią. Moje ryby. Przekaz jasny jak słońce. Do widzenia.